Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym otwieraniu paczek Collection Book oczywiście i tym razem otworzymy paczki, tak, zdziwię was, za 7,5 tysiąca. No słuchajcie, prawie się tylko. No i dobra, lecimy z pierwszymi paczkami, zobaczymy co tam będzie ciekawego. Pierwsza paczka z Alabą, oczywiście otwieram ich 7, no jak zawsze, po prostu do Collection Booka co trafię ciekawego to zobaczymy. Także paczka numer 1. Oj, ktoś z Brazylii, świecący Gomez, mamy bramkarza z Tottenhamu, a to ten jest. O, mamy też kogoś do Argentyny i zobaczmy. A, nic ciekawego oprócz tego. Druga paczka przed nami i tym razem z Leo Messim. Przydałby się jakiś fajny zawodnik. Powiem wam, że tak, z Jacobem wydaliśmy już około miliona na paczki i naprawdę nie trafiliśmy jeszcze nic wartego uwagi, takiego wiecie, zajebistego. No i zobaczcie, nawet złotego świecącego jednego, jakiegoś łysego Al-Habisi mi dajecie. No bez jaj. Dobra, druga, trzecia, to ja mówię, trzecia paczka z Yoshidą. I tak jak mówiłem, na razie takie gówno samo sypie i jej, że to jest masakra jakaś. No nie możemy nic trafić takiego, wiecie, powyżej 100 tysięcy, żeby się jakiś taki zawodnik trafił. To było zajebiste, a patrzcie na to. No, naprawdę nikt, jeszcze raz nikt. Paczuszka numer 4, tym razem z Vidalem i powiem wam, że tracę nadzieję, że w tym odcinku trafię coś ciekawego, bo jak na razie jesteśmy w połowie i nie ma nic, po prostu, nie wiem, jej się opierdziela, Biabiani. Uuu, to jest duplikat, fuck. No dobra, piąta paczka, tym razem El Kolorowy. Może on tą fryzurą trochę tak zaczesze? Może coś wyjdzie? No nie wiem, naprawdę, no jest lipa i to bardzo. Schmelzer! Przyda się, ale to jest chyba duplikat. Tak, oczywiście duplikat. Co za otwieranie w ogóle? Co to jest? Z Izraela koleś? Naprawdę? Szósta paczka, zrobimy sobie nosepacka. Przecież te nosepacki naprawdę są gówniane, nic mi się nie trafia przed nich. W ogóle, to są jakieś... albo mam chujowy nos, albo nie wiem o co chodzi, ale naprawdę. Nic tu ciekawego nie można trafić. Musiałbym mieć taki nos jak Ibra, nie? To bym może coś jebnął. Bulut. Naprawdę trafiłem Buluta i Jansena. W ogóle nikt mi się nie przyda do obsesji. Do obsesji, co ja mówię. Do tego. Ja jebie. Dobra, ostatnia paczka i naprawdę nie patrzę. Zobaczę sobie w dół gdzieś. Zobaczymy, co się otworzy. Dobra. Jak tam nie będzie zajebistej karty, to się wkurwię. Defo! O, przyda się. Napastnik, spoczko. Może zajebiste to nie jest. Ale mamy... no, przydadzą się. Do tego się przydadzą, ale ogólnie z lipa. No dobra, słuchajcie, to było na tyle w dzisiejszym otwieraniu paczek. Naprawdę nie trafiliśmy nikogo. No, ale nikogo. Nie mogę się pochwalić żadną trafioną fajną kartą, chociaż ta Anglia robi się mocna. Widzimy się w kolejnym odcinku, a tam otworzymy paczki oraz poukładamy nasze składy. Także trzymajcie się i do usłyszenia kolejnym razem już w niedzielę bodajże. Na razie i piona.